kochani, z tej strony Emi Flash i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jestem ponownie z Natalką. Hej. I będziemy nazywać tak zwany tak kto, więc zapraszamy do oglądania. Tak ten polega na tym, że mamy tutaj literki naszych imion, pokaż. Tu jest Emilka, tu jest Natalka. Tu jest Natalka, tu jest Emilka. No. I tutaj mamy takie różne pytania i będziemy mówić, która co robi bardziej lub nie. Dobra, to zaczynamy. Kto jest wyższy? Nie da się tego ukryć. Natalka była zawsze ode mnie wyższa. No. Ile ty masz teraz wzrostu? Około 70. A ja miałam 1,57 m i nie rosnę. Chociaż powiem wam, że kiedyś była większa u nas różnica wzrostu, a Natalka w pewnym momencie przestała rosnąć, a ja jeszcze coś tam się podgoniłam do niej, ale nadal nie mogę być modelką. Kto lepiej się uczy? Znowu. Zdecydowanie. Znaczy, no. Słuchaj, no nawet gimnazjum było, tak? No, no tak, w sumie tak. No, bo w liceum no to chodzimy do innych klas, więc nawet się tego ciężko porównać, bo no, ty jesteś no, jestem na humanie. A ja jestem matwis, więc to tak troszkę jest oczywiste, ale w gimnazjum też Natalka się tak ode mnie uczyła. Kto dłużej śpi? Teraz nie będzie też to ja tutaj? To jest masakra, ja potrafię spać do 13. No. Czasami. Ale czasami potrafię się obudzić wcześniej rano i nie mogę już spać, to jest najgorsze. Ale to wtedy, kiedy masz sesję przeważnie, chyba tak masz, to no, nie? No, no. No właśnie, a ja to na przykład tak mam, że... Znaczy, nie, że ja tylko po prostu dzwonię dzisiaj rano do Natalki na przykład, jest godzina 10. Pytam się, kiedy ona przyjdzie, ona tak... Odsłucham, już wiedziałam, że ją właśnie obudziłam o 10. Ja takie... Super. Kto więcej je? No, kobieto. Więcej? Je, tak, kto więcej je? Nie wiem. No, no, nie no, wiem. No, no co? No pewnie, że ja, no. Nie no, w sumie... Ty jesz często, ale mało. No. A ja wpierdzielam na stole. No, no. Ja strasznie dużo jem. Taka na mnie coś zawsze coś takiego. Boże, znowu chcesz jeść? Takie to zjadłem coś znowu. No, ale to też zależy chyba od dnia. Od dnia, ale ja w sumie, mi się wydaje, że ja więcej jem, jakoś tak większe. Może ja częściej nie jem, tylko no. Większe porcje. Kto ma większe powodzenie u płci przeciwnej? Jezus. Ja bym tak bardziej zrobiła, no. Co nie? Bo to jest tak, że... jak to powiedzieć? Nie wiem, trudno to jest powiedzieć. To jest tak powiedzieć, że obydwie mamy, co nie? Ale ciężko, u obydwu jest ciężko. Tak. No, dziwnie. Po prostu to jest wszystko skomplikowane. I obydwie mamy jakoś tak podobnie. Kto jest bardziej tolerancyjny? Też jest dziwne. To jest bardziej tolerancyjny? Nie, ja bym dała bardziej, że Natalka, bo ja mam takie sytuacje, że czasami troszkę u mnie rasizmem zalatuje. Nie wiem czemu, mam coś takiego. Bo jeśli chodzi o orientację ludzi, to kompletnie nic nie. No, ale ja nie wiem, chyba ja jestem bardziej. No, kto bardziej lubi zwierzęta? Chyba, że ja? Ja? No, nie, nie. Nie. Ja lubię zwierzątka na obrazkach. Ja też. My no, mamy... tak samo. Tak samo, my nie mamy zwierząt w ogóle. Jesteśmy jakieś takie. Ja kupię tylko rybki akwarium, bo to. O, no dobra, to ja bym. Zajęła na mnie. Ja bym mogła mieć w sumie kota. Ja bym mogła mieć kota. Ja, nie, no. Ja, to chyba ten. No. Ja, kot, o Jezu, kota nie, koty. Ja bym mogła mieć kota, ale ja to bym mogła mieć takiego ładnego kota, który sobie mi siedział w pokoju na parapecie i ładnie wyglądał. Wiem, że to z tym brzmi nie, strasznie. Ja jestem znana na koty. Jak ale mam właśnie takie, no, według są urocze. Bo psa to bym nie mogła mieć. Nie mogłabym mieć psa, bo się trochę boję psów, a ty to... A ja właśnie bym wolała mieć pieska, ale ja bym się nie bała. No tak, ale na przykład pies jest lepszy już niż kot. No tak, no. No ale to też da. Kto ma większy pokój? No, chyba mój jest większy. Natalka, no, no, Natalka dobrze sobie urządziła pokój, bardzo ładnie, ale mój... Kto lepiej kłamie? O Jezu, ale to jest głupie. Ja nie umiem kłamać chyba. Nie wiem, no ty mi raczej nie kłamiesz, to tego nie. Nie. No to tego nie widać, co nie? Ja raczej ja nie umiem kłamać. Kto lepiej kłamie? Znaczy... Chyba ja. Nie, nie wiem, jakoś tak... Kiedy ja byłam dzieckiem, to kłamałam, ale teraz to nie wiem. No, ja teraz nie wiem, nie potrafię kłamać. Znaczy, dla mnie to jest takie dziwne. Ty się śmiejesz, kiedy ktoś próbujesz zmyśleć. Tak. Jak miałaś coś takiego, pamiętam, ale to chyba bardziej w gimnazjum tak było. No. Może w ogóle nie wiem, gdzie są te pytania, nie będzie wskazać, która to która. Kto ma lepszą opaleniznę? Nie wiem, no. Jesteśmy chyba identyczni. Nie, zaraz. Mój telefon? Żyje. To zależy. Ej, w którym miejscu? Bo tutaj mam trochę inny kolor w ogóle skóry. No.
No, ale to jesteśmy bardzo podobnie. Jesteśmy opalone. Nogi może. Nie, tak? Nie, nogi mam ciemniejsze. I mam nogi ciemniejsze, to ja. Mam większą. Wow, mam większą paleniznę. Jej. Kto jest bardziej oszczędny? O kurde. Oszczędny? Ja jestem skanerą. Ja jestem skanerą przecież. Ja też chyba jestem trochę oszczędna. Ale tylko. Tylko ja na jedzenie, na takie głupoty. No. Ale. Albo na parę. Ja na parę, tak. Ile się wydaje. To jest dziwne. Ile ciernie wydajesz? Bo czasami wydaje, kurde, po, nie wiem, setkami, a czasami w ogóle przez cały tydzień. No, nic. Też tak jest. Tak samo. No. Boże, jakie głupie są te pytania. Tak, głupie są te pytania, ale. Ale ja codziennie w sumie coś wydaje i tak. Ja w sumie kiedyś. No, ale powiedziałaś, że ty jesteś bardziej oszczędna niż. Tak? No. No to ja. Bo ja to w sumie jestem taka, że staram się oszczędzać, tak wiecie, nie wydawać pieniędzy na głupoty. Jakoś tak mam. Ale kiedy pójdę do centrum handlowego, to już jest źle. I teraz, kto ma większe cycki? Wiem, że to wygląda mało prawdopodobnie, ale niestety tak jest. No. Boże święte, jakie to jest przykre. Jesteśmy chude, no. No co poradzić. Kto ma więcej znajomych? Chyba tak. No, bo my w sumie mamy bardzo dużo wspólnych znajomych. Strasznie no. Dużo. Strasznie dużo mam wspólnych znajomych. A tak to chyba porówno. No, to mam bardzo dużo w klasie, takich bliższych. Taki, no tak, tak. W sumie, no, no. W sumie tak. Bo to ja tak, mam tak porozrzucamy. No, tak, ja mam w sumie dużo z klasy znajomych. To się zgadza. Kto ma lepsze poczucie humoru? Nie, tak, dobrze. Tak, Natalka ma lepsze. Bo ja czasami powiem coś takiego, że tylko ja się z tego leję. Czasami tak mam. To zależy, jak mam chyba po tacie takie jakieś głupie. Także jeszcze tak Natalka zna, że wystarczy, że się na nią spojrzę, już się śmieje. No. Taki nie wiem, o co chodzi w ogóle. Kto ma więcej odpałów? Odpałów? Chodź, zaraz, odpałów? No nie wiem, ja w tym roku to... A ja w tym roku to... Tak to jest jakaś tragedia, naprawdę. Ja nie wiem, co się stało w tym roku. Pełnoletność jest chyba. Serio. Kiedyś tak byłam taka spokojna, teraz jest gorzej, więc. No. Ale. A co to zawsze bądź wariatka? Jak ci kurde, policja złapała w podstawówce. Ale to bez przesady, nie wiem. Może ja mam takiego pega głupiego. Tak. Że ja tak lubię przez. Wszędzie gdzieś łapać. No. Za nic w sumie. No. To się w sumie odpał właśnie nazywa. To już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, to wiecie, łapki w górę. Łapki w górę. I jeśli chcecie więcej odcinków z Natalką, to piszcie tam na dole w komentarzach. Na pewno da się coś zrobić. No. A teraz się tylko z wami żegnamy i pa pa. Mua.